Hej, Chase! Jak ty chcesz mnie pokonać w wyścigu? Nie umiesz mnie nawet wyprzedzić na prostej drodze do mega garażu. Technika Elliot! I szczypta ryzyka! Chase, tak nie wolno! Hej, hej, pani, moi wierni widzowie i kierowcy! Tu Maria G! Na żywo z największego wyścigu Hot Wheels City! Ten niesamowity wyścig zajmie naszym kierowcom aż 3 dni, a trasa przez miasto jest obłędna. Wysoki brzeg, pętle śmiałka, ryzykowny skok oraz aleja miejska, gdzie kierowcy i kierowczynie walczą o każdy metr. A jaką nagrodę przewidziano dla najszybszego rajdowca? Ale niech o tym opowie burmistrz Chen z Hot Wheels City. Właściwa osoba na właściwym miejscu. Dziękuję, Mario. Oprócz wielkiej chwały zwycięzca otrzyma też... jedyny w swoim rodzaju odjazdowy klucz, który zapewnia dostęp do całej mocy drzemiącej w Hot Wheels City. Słyszałeś to? Zdobędę ten odjazdowy klucz. Ty? Nie, ale obiecuję, że pozwolę ci go podtrzymać. Chase, ty chyba nie wiesz, o czym mówisz. Ten wyścig wygrają albo moje wtryskiwacze Nitro, albo ultra szybka jazda Sophie. Heja! Możecie pomarzyć, ten klucz jest mój. Mam już nawet nowiutki breloczek. Elliot, jak ty mnie dogonisz? Wstawiłeś tetrapłomień w miejsce silnika? Nie dałby rady z taką mocą. To nasz sygnał. Zaprężenie mózgów na linii startu! Oto największy wyścig Hot Wheels City. Za 3 dni dowiemy się, kto w tym roku jeździ najszybciej. Ale przez 3 długie dni wiele może się zdarzyć. Pewny kawał chleba niż niepewna sztuka ciasta. Stary, o czym ty do mnie mówisz? Nie wiem sam! Przez was robię się głodna! Zwycięstwa! Dobrze. Ten goryl zniszczy nam miasto! Powinni przerwać wyścig? Stary, nie wiem, ale on tu jest! Uwaga! Właśnie wracam z wyni! O, Elliot? Nie mam wyjścia! Dalej, Twin Mill! Lecimy! Lecimy! Nieźle, Elliot! Musimy go powstrzymać! Tak, bo zaraz nie będzie komu bić braw, kiedy wygram wyścig. Jeśli ten goryl nie przestanie, zaraz nie będzie żadnego wyścigu. Zaczynamy akcję. Z ostatniej chwili, kierowcy! Wyścig jako najważniejsze wydarzenie dnia? Nie! Dzisiejsza top wiadomość! Gigantyczny goryl atakuje Hot Wheels City!
uczcie się. Dzięki za klawą zapowiedź. Zanim tam dotrzesz, ja sprzątnę goryla. Nie, moja droga. To ja go zawinę tym razem. Hej! Włochata małpo! Kończymy zabawę! Dziś technologia pokonuje prędkość. Kto nie lata, ten goryl! Mocne! Uwaga! Ups! Sorki! Najgroźniejszy goryl, z jakim walczyliśmy. O, kierowcy! Uwaga, uwaga! Burmistrz Chen powiedziała, że jeśli goryl będzie dalej szalał, to odwoła największy wyścig! Było klawę. Kto wozi w aucie skórki od banana? To Potas, na bystry umysł. Dokąd tak pędzi? Prosto do mety! Nie, jeśli pozwolicie, że się troszkę wtrącę. Wielkie podziękowania za brawurowe uratowanie miasta. Że niby nie my? Po emocjonującym pierwszym dniu wyścigu brawa należą się tajemniczemu kierowcy w Cosmic Coupé. Ciekawe. Newart. Nawet imię ma fajne. A jutrzejszy etap rozpocznie się później z powodu naprawy torów. Brawo, Hot Wheels City! Zyskaliście czas i możecie poduczyć się jeździć. Sorki, nie mogłem się powstrzymać. Ej, i dzięki za zajęcie się gorylem, nim tu dotarłem. Ha, jasna sprawa. Powodzenia jutro. Powodzenia? Ukradł nam wyścig. W zasadzie to nie ukradł. Spóźnił się na start, powalił goryla na ziemię i wygrał, kiedy ja się rozkojarzyłam. I ma odjazdowe auto. No nie wiem. Pojawił się tak nagle. Ostatni w mega garażu jest starym migaczem. Ktoś nie wie, jak się używa biegów, panno Speed? Sofia, pozwolisz na taką zniewagę? Niech moje auto odpowie. Słychać je głośno i wyraźnie. Newart? Nie mówcie, że się spóźniłem na wycieczkę po garażu. Nie, nie. Właśnie jedziemy na przegląd przed wyścigiem. Zaraz, zaraz. A kto go zaprosił? Ja. O co ci chodzi? Nie mów, że jesteś zazdrosna o tego Newarda.
Nie, bardziej zdziwiona. Sofia, wiesz, że znam wszystkie techniczne nowinki, a takiego wozu nigdy jeszcze nie widziałam. Genialne! Tu jest dokładnie tak, jak mi opowiadano. No wow! To tetrapłomień! Fantastyczne, nie? O, tak! I co wy z tym robicie? Pilnujemy i patrzymy, jak napędza epickość Hot Wheels City. Te wloty powietrza są na wyposażeniu? To mój projekt. Jak zintegrowaliście system garażów? To dzięki Queen. To prawdziwa geniuszka techniki. Zaprojektowała nam nowy system bezpieczeństwa. To nie na mój rozum. Czy to jest przenośny reaktor fuzyjny? Elliot, hasłem jest twoje imię? Ej, Nebart, może ci sprawdzę skrzynię biegów, wtryskiwacze, geometrię kółek? Dzięki, ale wszystko robię sam. Ha! Nebart to człowiek orkiestra. Hej, hej, kierowcy! Oto ja, Maria G. z nowego posterunku policji w Hot Wheels City z szeryfką Tony Nyango. Szeryfko, jak wasz zespół zadba o bezpieczeństwo w drugim dniu wyścigu? Po wczorajszym ataku goryla wzmocniliśmy zabezpieczenie na torze. Wysoki brzeg, pętle śmiałka, aleję miejską i oczywiście wszystkie nasze służby czekają w gotowości. Nasz wóz jest przygotowany do akcji, a zespół łączności będzie nadawać sygnały alarmowe. Nie wiem jak wy, kierowcy, ale osobiście czuję się bezpieczna. Teraz zapraszam na drugi dzień największego wyścigu Hot Wheels City! L-L-I-O-T. Gotowe. Dzięki, Elliot. A teraz dostęp do tetrapłomienia. Potrzebny klucz? Jaki klucz? A, ten klucz. Słynny odjazdowy klucz. Jak cię zaraz stąd wykuszę! Twój mir teraz ty! Robi się! Albo i nie! Niedobrze! Skorpion jest za duży! Ukąsił mi auto! No, jak to skorpion? Na szczęście to nie rodzina Parabutus. Te strzelają jadem. No, oglądałeś się kanałów przyrodniczych? To trzeba wiedzieć! Może pogadamy potem? Ten potwór ma naszą szeryfkę! Widzieliście to? Jest duży!
ale niezdarny. A my mali, a szybcy. Łatwo możemy go rozproszyć i powalić na ziemię! Zaraz, jesteśmy pewni, że to nie para baba coś tam? Dobra, nie było pytania. Nie trafił! Ha, ha! Nie złapiesz mnie! Musisz szybciej przebierać nogami! Nie? Znów zaspałeś! Cofnijcie się! Załatwię go! Było genialne. Nie do końca. To wy odwróciliście jego uwagę. Praca całego zespołu. Tak jakby. Dzięki. Teraz przepraszam. Muszę pojechać w jedno miejsce. No jasne. Dokąd? Na metę. Wyścig! Nie wierzę, że znowu to zrobi. Nie, bo Twin Mill nigdy mu na to nie pozwoli. Kochani, uwaga! Tor jest mój! Wybacz, Sofio, chyba mój. Oto nadjeżdżają nasi kierowcy. Widzieliście Twin Milla na dwóch kołach? Drugi dzień największego wyścigu Hot Wheels to szaleństwo! Kosmik Coupe jedzie szybciej niż Fast Fish i La Fasta! Ale zaraz! La Fasta nagle wjeżdża w tył Kosmika! Jadą już we czwórkę! To jest szalony, aerodynamiczny, wręcz akrobatyczny wyścig! Kto będzie pierwszy? To... Kosmik Coupe o niecały metr! Kosmik Coupe zwycięża w drugim dniu wyścigu! Niesamowite! Sofia Speed i jej La Fasta oraz Tuligan są dziś drudzy! Genialne! Fast Fish i Twin Mill na czwartym i piątym! Uhu! Niech on mnie pobije w uczciwej grze! Ej, to nie jego wina, że wielkie potwory atakują Tor. Daj spokój. Musisz przyznać, że to trochę dziwne. Nie, ja na piątym miejscu, to jest dziwne. Ale mamy przecież jeszcze jeden wyścig. I kolejną szansę na drugie miejsce. Po mnie. Hej, hej, kierowcy. Dzisiaj prosto z powietrza relacja pierwszego okrążenia trzeciego dnia największego wyścigu Hot Wheels City. Fast Fish jest bardzo szybki, ale hello! Twin Mill nie zamierza marnować ani jednej sekundy. Tuligan i Cosmic Coupe prowadzą. Ale chwila! Nasza Sofia, czarodziejka prędkości, przesunęła się na pierwsze miejsce! Przyda się jej ta prędkość, jeśli chce zniwelować przewagę Newarda z poprzednich dni. Tak! Kierowcy, nie wiem, czy widzieliście także ten cień, ale wygląda to jak... Niech zgadnę. Smok ziejący ogniem? Smok ziejący ogniem? Co? Ja żartowałem! Ho-ho! Nie jest dobrze! Pali się! O nie! Uważaj! Ale ma pazury! To są szpony! Oglądasz za dużo kanałów przyrodniczych! Patrzcie! Wow! Jest w mega garażu! Trzeba go powstrzymać! Ale jest wyścig! Nie! Niszczy nasz mega garaż! No ale wygrywam! Tam w środku są ludzie! Aha! Ach, macie rację! No to jedziemy! Thank you.
zmniejsz bieg i jest dobrze. To samochód, nie helikopter! Sofia, nie bój się! Ściągniemy cię! Chase, mam nadzieję, że wiesz, co mówisz. Przekonamy się. Przynajmniej nie boję się wysokości. Myliłam się. Boję się. Musimy zmniejszyć jej prędkość. Mam nadzieję, że opony ma dobrze napompowane. Będzie jej potrzebne dobre odbicie. Tak jest! Czyli? Odbicie! Opony! Zamortyzujemy ją oponami! Robi się! Ja spadam! Niech się uda! Dziękuję, kochani. Co znowu? Smok zaatakował straż pożarną. No tak, przecież strażacy nie przepadają za ogniem. Jedźmy tam! Tu jesteśmy! Gdzie są strażacy? Walczą z pożarem po drugiej stronie miasta. Chodźmy! Ugaśmy już tego smoka! Ale czym? Wężami! Tak, właśnie! Wiem, że mogłam to kiedyś mówić, ale... Potrzebujemy mocy! Czy to nie czas na przybycie Newarda i uratowanie miasta? Nie ufam Newardowi! Ja też nie! No co wy, jest ekstra! Widziałyście, jaki ma super kask? Hej, mamy zadanie do wykonania! My też jesteśmy super! Smoku, stój tam! Uwaga, smoczku! Nowy prezent. Zawiązany na kokardkę. Hej, a gdzie są wszyscy? Na wyścigu! I za wyjątkowo brawurową jazdę w bardzo niezwykłych okolicznościach otrzymujesz nasz odjazdowy klucz do Hot Wheels City. Klucz, który daje dostęp do całej mocy naszego miasta. Klucz otwierający wszystko. Dziękuję, pani burmistrz. I obiecuję mądrze go używać. Nareszcie. Poznaliście już mojego smoka? Przyjemniaczek, nie? To twój smok? No tak. Każdy złoczyńca ma smoka. Młody Draven, ale jak to możliwe? Nie wiecie? Newart. To Draven, ale od tyłu. A ja myślałem, że to zbyt proste. Jesteś klonem. Nowy, młodszy ja. A z odjazdowym kluczem i z tetrapłomieniem stworzę zupełnie nowe miasto. Moje Hot Wheels City. Dante, czas już na nas. Nie wierzę, że się nie zorientowałem. Ja nie wierzę, że Newart tak nas okłamał.
Myślałem, że jest fajny. On tylko udawał fajnego. I był w tym naprawdę niezły. Wybacz, że ci nie uwierzyliśmy. No, nie posłuchaliśmy cię. Nie ma sprawy. Najważniejsze, że mamy siebie. Cia, ten cały Newart może zniszczyć miasto, a ja mu dałam nasz klucz. I co my teraz zrobimy? To, co umiemy najlepiej. Jedziemy! Szybko! Musimy uratować nasz mega garaż! Nie musisz dwa razy powtarzać. Hej, hej, kierowcy! Tu wasza Maria G i ostatnie newsy. Jeśli nie pamiętacie, Newart, tajemniczy zwycięzca największego wyścigu, okazał się być ultratajnym, ultraklonem arcyzłego Dravena i... odleciał do mega garażu na prawdziwym smoku. No wiecie, na smoku. Co za gość? Totalny łobuz. Ale pytania wciąż pozostają. Dlaczego Draven przysłał swojego klona? Co szykuje nam tym razem? I czemu poleciał do mega garażu? Zostańcie z nami, kierowcy. Do zobaczenia. To teraz zaskoczenie i do garażu. Mam tylko nadzieję, że garaż jeszcze stoi. Kto wie, co zdążył tam zrobić Newart, odkąd... Skorpion! Może nie wygraliśmy największego wyścigu, ale z tym czymś sobie świetnie poradzimy. Zawsze i wszędzie. Okrążamy! Tak, nie serio? Już ledwo stoi! Sofia, uważaj! Będzie atakować! Skacz! No i leży. Ten potwór będzie mieć potworny ból głowy, gdy się obudzi. Tak, ale nie musimy tego oglądać. Hej! Nasz mega garaż jest nietknięty! Tak, ale niestety potwory też! Zdziwieni? Chyba nie sądziliście, że da się je pokonać, co? Podobają się wam moje zmiany? Nie bardzo. Czemu się tak świeci? Czy ty grzebałeś w moim systemie bezpieczeństwa? Powiedzmy, że go usprawniłem. Ty nigdy nie rozumiałaś potęgi tetrapłomienia. Nie, to ty niczego nie rozumiesz. Ej, oddawaj klucz, jak porządny klon zła. To chyba znaczy nie. Newart, to jeszcze nie koniec. Owszem jest. Nie, nie jest. Ależ jest. Nie, nie. Właśnie, że jest. Wcale nie. Jedźmy gdzieś, gdzie omówimy nasz dalszy plan. Wciąż nie rozumiem, jak on się dostał do naszego systemu. Ustawiłam tam bardzo silne hasło. Nawet mi nie mów. Było tak trudne, że musiałem je zapisać na karteczce. Cóż, nie mam więcej pytań. Dokąd teraz jedziemy? Hej, znam jedno miejsce. Jedźcie za mną. Myjnia z tysiącami litrów wody to najlepsze miejsce dla wrażliwego sprzętu elektronicznego, ale damy sobie radę. Mów tylko, co mam robić, Queen. Dzięki, Elliot. Chwytaj mop. To jest stacja farbowania aut? Myjnia zmieniająca kolory. Ujawnia ten drugi kolor ukryty w strukturze molekularnej farby. Struktury, molekuły, bla, bla. Ale to jest super! Nie
Nie mogłam się powstrzymać. Już wiem, co chcę na urodziny. Najpierw musimy się dowiedzieć, jak Newart zasila tetra płomień i jak ominął mój system. Wygląda na to, że najpierw musimy się zająć czymś innym. A ostatnim, totalnie dziwacznym zdarzeniem w Hot Wheels City jest nagłe pojawienie się tego gigantycznego loda rożka na samym środku głównego skrzyżowania w naszym mieście. Czekolada. Wielki rożek? Lepiej tam pojedźmy. Gaz do dechy! Uwaga tam z tyłu! I boczkiem! Furgonetka z lodami! Ten budynek właśnie zniknął! Musimy zjechać z tej ulicy! Przerywka ustawiła tu barykadę. Przed nami też! Uwaga, objazd! Tędy! Zobacz się! Okej, kto wyznaczył objazdy? Obawiam się, że to ja. Raven? Tak. Zwabiłeś nas tutaj. Bo to był jedyny sposób, żebyście zechcieli mnie wysłuchać. Dlaczego mamy cię słuchać? Wszystko przez ciebie. To jest twoja wina. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Ja tylko wróciłem do Hot Wheels City. To wszystko robi mój klon. A kto ciebie sklonował? Właśnie nie wiem. Dlatego muszę z wami porozmawiać. Ale nie używasz klona, by odwrócić uwagę i nie realizujesz żadnego straszliwego planu. Marzę o tym, ale nie. Jest tylko jedno miejsce, w którym wszyscy możemy się zastanowić, co powinniśmy zrobić. Wszyscy? Chcesz powiedzieć, że mamy rozmawiać z Drakenem? To nikczemnik! Elliot, ale wróg twojego wroga nie jest twoim wrogiem. Ale tylko przez chwilę. Zgadzam się. Jeśli wjedziemy od strony południowej, może uda nam się przejechać niepostrzeżenie. To jest element zaskoczenia! Podoba mi się! Chase, zdradzasz mu nasze kolejne kroki. Opracujemy sobie nowe. Jedziemy! Zniszczyć wszystko! Gazdacy! Plan się powiódł. Teraz trzeba tylko... Uważać! Będą nam potrzebne większe wozy. I jakaś duża łódź! Chyba, że masz dostęp do trójwymiarowego Nexusa, albo do Gina. Chcecie poznać moje pierwsze życzenie? Jeszcze więcej pętli! Co by na dokończenie rozważań na stałym lądzie? A to nie jest stały ląd? Jedźcie za mną! A to się w ogóle da przed tobą? Smok? Nie wychodź z domu. Wielki rekin? Nie, moja droga. Zero wychodzenia, koniec z vlogiem i nagrywaniem. Żadnych rekinów. Ale ja się nie poddaję, bo chcę wam pokazać tę akcję z wielkim rekinem. Rekin już w natarciu! Mój wóz nazywa się Fast Fish, ale nie chcę nim karmić żadnego rekina. Nie widzę go. Czy ktoś oprócz mnie się boi? Tak! No, a myślałem, że to tylko ja. Czas na zastrzyk gromocy! I w górę! Wróć! Dzięki za pomoc, Draven! Hurra! I dałem! Świetnie! I gdzie on teraz jest? No, jak on to robi? Mam pewien pomysł. Ale muszę pojechać do mega garażu. Okej, my się zajmiemy rekinem, a wy z Dravenem obmyślajcie ten genialny plan. Robi się! Tylko szybko! Nasze auta nie są rekinoodporne!
te zwierzaki. Ja biorę smoka, ty weźmiesz goryla i spotykamy się przy najwyższej skoczni. Rozumiałam. Ej, łomyczku! Uparzyłeś się? Ktoś tutaj ma za krótkie łapy. Draven, niebieski przystojniak i ja zbliżamy się. Jeszcze mały slalom i zaraz tam będę. Brawo, ty! Dobra robota. Wzajemnie. Te dźwięki wydaje nasz tetra-wzmacniacz? To dlatego cały budynek się świeci! Używa tetra-płomienia, żeby wyssać energię z całego miasta! Dokąd mamy go zabrać? Na połów dzikich jesiotów! Suchary na dużej prędkości chce więcej! Niech Queen się pośpieszy, bo za jakiś czas skończy nam się paliwo! Tak jak całemu miastu! Patrz! Dosłownie wysycha całą moc naszego Hot Wheels City. Do czego potrzebuje aż tyle energii? Nie mam pojęcia. Jest tak gorąco, że zaraz roztopi mi przewody. Musi używać pola kriogenicznego, żeby wyregulować temperaturę. Tak, ale komputery nie są przystosowane do ekstremalnych temperatur. Rekiny też nie. No geniusz. Dziękuję. Z twoich ust to największy komplement. I wzajemnie. Ale po tym wszystkim znów będziemy wrogami. Arcywrogami. Może pomóżmy reszcie. Hej! Jak to się stało? Przecież jestem najszybszym kierowcą w Hot Wheels City. Drugim najszybszym. Posprzeczamy się potem. Gdy rekin zbliży się do kogoś, niech reszta go taranuje. Nos to jego pięta achillesowa. W takich chwilach cieszę się, że oglądasz programy przyrodnicze. Niestety długo nie damy mu rady! Tak, jestem głodny. Tak bardzo, że zdaje mi się, że słyszę furgonetkę z lodami. Posłyszysz? Zobacz. A to co za grat? Nasza super chłodząco mrożąca furgonetka. Pewnie nie ma w niej wcale żadnych lodów. Queen dobrze mnie zna. Macie plan? Musimy go zwabić na samą górę i tam go zamrozić. Ja się tym zajmę. Naprzód, ekipo! Czyli co nam dokładnie da to całe schłodzenie rekina? Czy chodzi o to, że rekiny są ektotermiczne? Ekto... baba... wa-wa-wa? Ektotermiczne, to znaczy, że temperatura ich ciała zależy od temperatury wokół nich. Jeżeli uda nam się go schłodzić, nie będzie w stanie teleportować się pod ziemię. Kierunek to podniebny przejazd! Niezłe! Jest tak wysoko, że rekin będzie musiał podskoczyć, żeby nas dosięgnąć. Pokaż, co potrafisz, rekinku! Bierz go, Queen, szybko! Możecie dawać mi zakazy, ale mnie nie powstrzymacie. Wasza Maria wraca do akcji. Co by na to, żeby nas tu nie było, kiedy zacznie się rozmrażać? Ktoś może ma ochotę na sushi? Może później. Mamy rekina, ale prawdziwa gruba ryba jest na wolności. Jeszcze. Newart, idziemy po ciebie. Czy mnie się zdaje, czy w mieście jest dziwnie, od kiedy zamroziliśmy rekina?
Chyba ci się nie zdaje. Uwaga na głowę! Dosłownie! To jest Fritz! Oficjalna maskotka parku rozrywki. Ale dlaczego jest tutaj? A przede wszystkim, kto wymyślił parki służące rozrywce? Uwaga! Robotopies! Zaraz, robotopies? Ciekawe, kto tu przytargał te eksponaty? Trochę trudno dojechać do Mega Mainii, kiedy ulice są przeciwko nam. Czuję się, jakbyśmy byli w jakiejś grze. Tylko że prawie na pewno nie mamy kilku żyć! Czy to jest jakiś plan Newarda? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko, że jest w mega garażu i że ma tetra wzmacniacz, ale... Nie wiemy, czy te usterki to część planu, czy tylko przypadek. Kierowcy, co się dzieje w naszym mieście? Ranek był spokojny, więc mama wysłała mnie po frytki. Ale patrzcie, co się dzieje na ulicach. Co tu robi ta gigantyczna piłka? Piszcie na privie albo w komentarzach, jeśli ogarniacie, co tu się dziś dzieje. Chcę spowodować rozszczepienie kontinuum kosmicznego. Co? Skąd o tym wiesz? Te eksponaty to nie są elementy naszego miasta. Pojawiły się tu nie wiadomo skąd. Albo z kiedy? Na przykład wielki rekin. Tak duże gatunki wyginęły przecież miliony lat temu. Niezły zawodnik jak na takiego staruszka. Newart musi szykować coś jeszcze większego, bo chyba chce przejąć Hot Wheels City. Musimy go powstrzymać. To będzie nam potrzebny zastrzyk nitromocy. Naprzód, ekipo! Ja zawsze chciałem to powiedzieć. Te potwory zaczynają mnie wrażać. Przynajmniej rekin wciąż jest zamrożony. Nie musiałeś zapeszyć. A mówiłam, żeby zrobić z niego sushi. Rekin prowadzi nas w szczypce skorpiona. Oni się na nas zmówili. Musimy rozdzielić tych gagatków. Tak, nastawić ich przeciwko sobie. Bingo! Elliot, zajmij się gorylem. Uważaj, małpisonie! Już po ciebie jadę! Queen, twój jest skorpion. Draven, bierz smoka. A Sofia i ja zajmiemy się wielkim rekinem. Niech Nitro moc nas prowadzi! Widzimy się na parkingu! Jak po sznurku. Ha! Ktoś tu ma słabą koordynację ruchową. I jeszcze kilka okrążeń dookoła. Nie tutaj. Super przyczepne opony. Nie złapiesz mnie!
potrzebujemy dużego zastrzyku nitromocy. I proszę bardzo. I do góry, i w dół. Wow! Patrzcie na to! Raven, jak ty kierujesz tym smokiem? Moim laserem! Bo smoki to takie duże koty! I właśnie tak sobie zawsze wyobrażałem prawdziwego arcywroga. Zawsze mówiłem, że jest najlepszy. Jesteście kochani! Dziękuję! Nie chcę psuć atmosfery, panowie, ale Skorpion i ja dojeżdżamy na miejsce, a on chce pociąć mi opony! Nie bój się! Elliot Ted pojawi się! Uwaga, nadjeżdżam! Derek! Chyba ty! Krótko! I na temat! I to się właśnie nazywa? Praca zespołowa! Tak! Cztery potwory, pa, pa! Został jeden wstrętny klon! Jest! I uwaga! Moc wielkiego Hot Wheels City jest teraz w moich rękach. Nie ma go tu. Ale jest tam. Zbudował Tetra baterię? Nie jest dobrze. Naprawdę nie jest. Ale mam pewien pomysł. Hej, hej, kierowcy! W Hot Wheels City jest dzisiaj przedziwnie. Nie wiadomo też, co zaplanował Newart, który szaleje po mieście swoim wypasionym wozem, ale jest nie do powstrzymania. Ale zaraz! Nasi bohaterowie pędzą tuż za nim! Tylko ta ekipa może go zatrzymać. Naprzód, bohaterowie, naprzód! Zaraz się zacznie! Żadne zaraz! Dzięki tobie! Uratowaliśmy Hot Wheels City! Cała moc naszego miasta jest tutaj? A co znaczy tutaj? Spytajmy raczej kiedy. Z ostatniej chwili! Hot Wheels City nareszcie bez slajmu i gigantycznych potworów biegających po ulicach. Ale to chyba nie do końca news. A nasi ulubieńcy, Chase i Elliot, realizują dziś dostawy burgerów z rajdowej burgerowni. To także nie jest jakąś wielką rewelacją, ale najważniejsze, że w mieście nie ma slajmu ani potworów. I dla ciebie burger. A to dla was burger. I jeszcze jeden burger, a oto twój burger. To już 370. No to jedziemy po rekord. Ha! 369! Zaraz cię dogonię, stary! Będziesz się musiał mocno postarać! To się nie liczyło! Sam bym zjadł burgera!
Uwielbiam pikle. Nie moja bajka. Ja za to lubię dużo sera. Oto nowiny z ostatniej chwili. To, co mówiłam o potworach i slajmie, nieaktualne. Chłopcy, lepiej bądźcie ostrożni. Kot zgłoszenia to sokół wleciał w cokół. Szeryfie, chyba wiem, co się stało z gołębiem. Pikle. Nie, to musi być coś poważniejszego niż zwykłe zatrucie. Na tyłach burgerowni widziałem beczki ze slime'em. Draven musiał je tam zostawić po swoim ostatnim ataku. Slime musiał się dostać przez pikle do burgerów, które dzisiaj rozwoziliśmy po mieście. I gołąb na pewno go zjadł. Chwila, moment. To wy rozwozicie? Dobrze wiedzieć. Ale muszę was przeprosić. Mam do pogadania z takim jednym ptaszkiem. Trzeba natychmiast odzyskać burgery, zanim ktoś jeszcze je zje. Pikle. Szeryf ma duże kłopoty. No i my też, ale chyba wiem, kto pomoże. Pikle! Wow! Queen, jak ty to robisz? Przez rozgałęzienie na linii czasoprzestrzeni. O, no tak. Totalna prościzna. Tak pytam dla Eliota. Pikle! To co się dzieje? To... Przydałaby się teraz mądra i pragmatyczna astroinżynierka. Najpierw musimy złapać gołębia. A ja wiem, jak to zrobić. Czekaj, jak się nazywa to dziwne coś na twoim dachu? Wielowymiarowy mutanto-ptasi reduktor rozmiarów. Jak? Czy możesz raz jeszcze powtórzyć? Ptasi pomniejszać. No i to rozumiem. Brzmi świetnie. Wywabcie gołębia na otwartą przestrzeń, a ja będę działać. Tak jest, kierowniczko. Hej, ptasi muszczku! Zapraszam na porcję pysznego slajmu! Musicie go zabrać z dala od budynków! Znam jego ulubione miejsce. Całymi dniami potrafi tam siedzieć. O tak, ty wielki latający szczurku! Pomnik! Siedź sobie spokojnie! Piękne. No ale co zrobimy z tym całym slajmem? Pikle. I z Eliotem. Jest tylko jedna osoba, która nam pomoże. Ktoś, kto o slajmie wie dosłownie wszystko. Wow! Nie, ty chyba sobie żartujesz. Przez przypadek rozwieźli dziś po mieście burgery, które zawierają toksyczny slime, zmieniający w zombie mieszkańców miasta. O czymś takim nie usłyszysz w wiadomościach każdego dnia. Chyba, że mieszkasz w Hot Wheels City. Hej, Queen! Pikle! Wiesz, co jest lepsze od tej bandy zombie rozbijającej się po mieście? Nie. Co? Absolutnie wszystko! Pikle! Czyli jaki mamy plan? Draven stworzył slime, więc teraz pomoże nam się go pozbyć. Ale Draven nie jest zazwyczaj super pomocny. To raczej gość typu szalony geniusz złego zła. Oraz, czy on nie przebywa w jakimś więzieniu nieważkości? Już ja się tym zajmę. Czyli, że masz jakiś super ekstra naukowy plan, jak go stamtąd wydostać? Coś w stylu quantum, fizjo, coś tam, coś tam? Coś w tym rodzaju. Tylko trzymaj się blisko. Wow! Pikle! No tak,
Draven, siadaj. Cześć, co robimy? Na razie cię stąd wyciągamy, jeśli zneutralizujesz slime. Queen, mamy tutaj mały problem. Zapnijcie pasy. Włączamy tryb czarna dziura pączek hula. Wiedziałem, że ma jakiś super ekstra naukowy plan. Pikle! Zaraz, czy ty powiedziałaś czarna dziura? Wow! Nie podoba mi się ten plan! Pikle! Trzymajcie się! Okej, Draven, jesteś wolny. A teraz przygotuj nam ten odslajmiacz. Hej! Co robimy? Długie przebywanie w stanie nieważkości mogło zaburzyć chemię w jego mózgu. Nie zaburzyło tego, że właśnie przejechaliśmy przez czarną dziurę. Pikle! Jedynie przejazd przez pętlę testową superkierowcy może odwrócić skutki zakodowania mózgu. Trzeba tylko ominąć te wszystkie zombiaki. Kto im w ogóle dał prawo jazdy? Ja ich odciągnę. Ty jedź do pętli. Zarobimy. Będę musiał w końcu wyważyć te koła. Tu w prezencie jeszcze odświeżasz powietrza o zapachu zombie. Dravenowi już chyba wystarczy tej jazdy po pętli. Jak się nazywasz? Queen Cosmic. To nadal efekt braku grawitacji. Jesteś Draven. Geniusz zła! Czy pamiętasz, jak można odwrócić działanie slajmu? Pamiętasz cokolwiek? Pomyśl! Nic! Niczego nie pamiętam! Pikle! Nie, stary, to nie są pikle, tylko beczki z płynem odwracającym działanie slajmu, schowane pod tą plandeką. Serum na slajmowe zombie. Draven musiał je tu ukryć. To bardzo prawdopodobna wersja, ale czemu akurat tutaj? Czy to ważne? Pomóżcie mi je załadować. Miasto odslajmowane. I ty też, przyjacielu. Jestem głodny. Jedziemy na burgery? Wezmę podwójne pikle. A co powiesz na pizzę? Z ostatniej chwili. Draven, najgenialniejszy złoczyńca naszego miasta, wyprawia dziś urodziny, a gościć będzie gigantyczne, toksyczne potwory. Czy coś może pójść nie tak? Że jak? Draven i te jego toksyczne potwory wrócili do naszego miasta? No tak. Draven twierdzi, że to jego jedyni przyjaciele i że nie są już wcale toksyczni. Wszyscy dostali odslajmiacz, pamiętasz? Sam już nie wiem, co o tym myśleć. A co powiecie na dmuchany zamek? To tam będzie też dmuchany zamek? Super! Bez obaw, przyjaciele. Już wkrótce znów będziecie monstrualnie toksyczni. Coś ty tam powiedział o toksycznych potworach? O, cześć! Ja nic nie mówiłem. Uśmiechasz się złośliwie i złośliwie zacierasz ręce. Bo już się cieszę na imprezkę. Chłopcy, bardzo was przepraszam, ale muszę szybko pojechać po zapas świeżutkiego, trującego slajmu. Co? Co? To taka metafora. No to narka! Nie wierzę temu doktorkowi w ani jedno słowo. To znaczy, że nie będzie na urodzinach dmuchanego zamku?
Witam was wszystkich serdecznie! Przed wami wyzwanie z torem Dravena. Wzbijcie się w górę jak najwyżej, by wylądować jak najniżej. I odkryjcie niespodziankę, która czeka na was w zamku. Będzie super. Ale zabawa. Tak, chociaż te wielkie zwierzaki trochę mnie jednak stresują. Sofia Speed! Jest najszybsza w Hot Wheels City. Jest na drugim miejscu, zaraz po mnie. No dobra, Elliot, chodźmy wygrać to coś. Wygraliśmy już? A nasza niespodzianka? Niespodzianka! Daliście się nabrać! Ale to w sumie żadna niespodzianka. A ja miałem nadzieję chociaż na jakieś lody. Skoro nie ma kolejki do lodów, to chyba wszystko będzie dla was. Mój ulubiony smak. Toksyczny slime! Smacznego! Sofia Speed! Czy ty myślisz o tym samym, co ja? Że jeśli wampiry nie widzą swojego odbicia, to jakim cudem zawsze mają fajne fryzury? Nie, ale to pytanie właściwie ma sens. Myślę, że czas wkroczyć do akcji. Te potwory są szybkie. Nawet Sofia Speed im nie ucieknie. A przecież jest najszybsza w Hot Wheels City! Nie powiedziałbym tak. Wiele osób twierdzi, że to ja jestem najszybszy. Kto na przykład? Wiele naprawdę mądrych osób. Nie mamy czasu na takie dyskusje, ale za to mam pomysł, jak powstrzymać potwory. Jedź za mną i bądź czujny. No dalej! Łapcie nas, wy brzydkie, toksyczne stwory! Ale nie musisz ich jeszcze bardziej rozdrażniać. Lodowe zmrożenie mózgu. Klasyka. Oraz podwyższony cukier. Misja pokonać potwory wykonana. Dzięki, chłopaki. Odwdzięczę się wam. Nie ma sprawy, Sofio Speed. Najszybsza w Hot Wheels City. Prawie. Nie wiem, czemu to ciągle powtarzam. Może i powstrzymaliście moje toksyczne potwory, głupcy, ale mnie nie zdołacie pokonać! Dobra. Wielki, chrapiący i wciąż niebezpieczny wąż na mojej drodze może mnie powstrzymać, ale nie na długo! Potworne głuptacy!